Kochani, w czasie uwielbienia, na chwilę przed tym, jak Artur powiedział wszyscy, którzy czują się zniewoleni, niech przyjdą, ja na chwilę przed tym rozmyślałem o tym, że jak to jest, że często ludzie nie mogą wyjść z grzechu, że cały czas mimo nowego narodzenia tkwią w tym grzechu. I przyszła mi na myśl, przypomniałem sobie taki obraz z filmu, gdzie pewien człowiek szedł do budynku, w którym był uwięziony inny człowiek. Wszedł do tego budynku, otworzył drzwi celi i powiedział do niego: wyjdź, a tamten nie chciał. Zawinął się, skulił i w ogóle nie chciał wyjść. I teraz, jeżeli ktoś z was jest w takim miejscu, że cały czas grzech go trzyma, to pamiętajcie, że w momencie, kiedy się narodziliście na nowo z Bożego Ducha, to drzwi tego więzienia, w którym jesteście uwięzieni przez grzech, zostało otwarte. I teraz od was zależy, czy wyjdziecie z tego, czy nie. I pamiętajcie, że możecie wyjść całkiem legalnie. To nie jest tak, że musicie uciekać i ktoś was potem będzie za to gonił, ścigał. Nie musicie siedzieć w więzieniu i czekać na wykonanie wyroku, bo wyrok za grzech to jest zawsze śmierć. Więc możecie po prostu zwyczajnie wyjść. To jest wasza decyzja i wasza wola. Amen. Amen.